Witajcie, tym razem będzie espresso już nie z Wiela, ale z Gdańska, gdzie jest może mniej malin, ale dużo więcej ludzi i chyba jeszcze więcej życia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Na początku tego odcinka chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą modlitwę. Intencji całej naszej wspólnoty, bo właśnie jak mówiłem, przeżywaliśmy rekolekcje w ciszy i wydaje mi się, że naprawdę były piękne, były głębokie, były mocne. Duch Święty działał w naszych sercach, dlatego bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jak się spotkamy tak osobiście, to Wam opowiem dokładnie, o czym tam było mówione, ale jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzisiaj chciałem Wam tylko powiedzieć kilka zdań na temat Ewangelii, która będzie teraz w niedzielę. O radości, którą ma Pan Bóg, kiedy każdy z nas się nawraca. Kiedy każdy z nas decyduje się, żeby wrócić znowu do Niego. Chociaż w takim małym kroku. Nie? Chociaż tak jeden centymetr się odwracamy w kierunku Boga, to u Pana Boga budzi się radość nie do opisania. Jezus mówi o takie trzy przykłady daje, trzy obrazy, a jedna z nich jest właśnie o jeden z nich jest o kobiecie, która zgubiła gdzieś drachmę, zgubiła pieniądze i zaczyna szukać te pieniądze cały dzień, wszystko tam przewraca, żeby znaleźć, a kiedy znajdzie ten pieniążek, zwołuje wszystkich sąsiadów i razem się cieszą. To jest obraz Pana Boga, jaki ma do nas, nie? Kiedy widzi, że my się zagubiliśmy, On sam nas szuka, tak długo szuka, aż nas znajduje. A kiedy nas znajduje, kiedy pozwolimy też się Mu znaleźć, On zwołuje całe niebo i się wszyscy cieszą z tego, że Ty zechciałeś znowu mieć z Nim kontakt. Kiedy osoba przychodzi do mnie do spowiedzi po wielu latach, a miałam kilka takich osób, które po 10 latach, po 8 latach przyszły, to zawsze mówię, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że dzisiaj całe niebo się cieszy, bo dzisiaj tutaj przyszedłeś, czy przyszłaś w spowiedzi. Dlatego przeżyj też tą radość w sobie. Kiedy na nowo odczuwasz takie pragnienie i decydujesz się na to, żeby wrócić do Boga, pamiętaj, że po pierwsze to jest dla Twojego dobra najbardziej, a po drugie, że całe niebo się wtedy cieszy i całe niebo Ci kibicuje, żebyś się nie podawał, tylko żeby ten kierunek Twój cały czas był jakby nastawiony na Pana Boga. Powodzenia, słuchajcie, wsłuchajcie się w Ewangelię z niedzieli i medytujcie ją, żeby ona była głęboko w Waszym sercu. I niech ta radość Pana Boga przelewa się na Was. To wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Radość i pokój w Duchu Świętym.